Dzień dobry, proszę Państwa. Moje nazwisko Mikita Wojciech. Chciałbym Państwu pokazać kilka elementów w postaci pewnego uzupełnienia do tych lekcji, które już Państwu zaprezentowałem, czyli takie rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem. Proszę Państwa, chciałbym wstawić bramę częściowo otwartą tutaj w garażu. Zatem wyłączę fundament, który jeszcze był otwarty z ostatniej lekcji. Wybieram warstwę na parterze ściany. Ale zanim to uczynię, włączę jeszcze warstwę strop. I proszę Państwa, strop, a mam tu na myśli dokładnie trawnik, który utworzyłem, chciałbym, żeby nie był, czy nie znajdował się na warstwie parter jako strop, tylko był na warstwie 20 jako teren w budynku, elementem budynku, więc wpisuję tutaj teren. Można by to nazwać trawnik, ja to nazwałem akurat teren. I aktywna jest warstwa 20 oraz aktywna w tle, czyli na żółto zaznaczona, jest warstwa strop. Ja mogę tutaj właściwie ścianę na tym etapie wyłączyć i też może podkład, żeby tutaj mi nie przeszkadzał, więc ściany wyłączę i zamknę całość. I proszę zauważyć, ja wybiorę tutaj okno animacji jednocześnie, żebyście Państwo widzieli, którą z warstw zaznaczam. Ta warstwa, która jest stropem, czy tym trawnikiem, znajduje się obecnie na warstwie strop, a chciałbym, żeby trafiła na teren. Jak ją tam przenieść? Jedna z metod jest, są różne. W moim przekonaniu najwygodniejsze jest to zaznaczenie jej. Ctrl X, jak wytnij, zniknęła. Ponieważ aktywna warstwa jest to warstwa 20, teren, budynek, Ctrl Alt V. Z Altem, czyli trzymając klawisz Alt, wklejamy to, co znajduje się w schowku, w dokładnie to samo miejsce, w którym się znajdowało, tyle że trafiło teraz to na inną warstwę. I gdy teraz wejdę do moich warstw i wyłączę strop, to Państwo zobaczycie i aktywny będzie tylko teren, że na tym terenie znajduje się tylko mój trawnik. Więc to pierwsza sprawa dotycząca uzupełnienia. Teraz już mogę teren wyłączyć. Strop też nie jest mi potrzebny. Przechodzę zatem do ścian i wybieram ponownie podkład, żeby zobaczyć, gdzie była moja brama. Gdy już mamy podkład i brama jest zlokalizowana, wybieramy narzędzie drzwi. Tutaj mogę znowu zastosować dowolny punkt wstawienia, czyli taki, który będzie mi najbardziej odpowiadał w danym momencie, ale chciałbym wybrać tutaj jeszcze bramę przy tej okazji, czyli wybieram tutaj inny rodzaj drzwi, biorę architektura i tutaj mam drzwi garażowe. Brama segmentowa, wybierzmy bramę segmentową. Mam tutaj różne rodzaje. Niech to będzie na przykład ośmioczęściowa aluminiowa. Potwierdzam przez wybranie OK. Teraz tak, wysokość podokiennika analogicznie jak w poprzednich wersjach, chyba że zakładam, że garaż będzie nieco niżej, będzie miał swój próg. Ale tak jak poprzednio, zawsze mogę to później jeszcze odpowiednio dostosować, bo wysokość podokiennika chwilowo 15 cm, to uwzględnia właśnie grubość tych warstw posadzki. Przy założeniu, że podjazd jest na tym samym poziomie, co wejście do budynku. Oczywiście to jest szczegół architektoniczny, który no, należy odpowiednio dostosować do naszych potrzeb. Ja na potrzeby wstawienia bramy zostawię to tak, jak jest i jedynie szerokość otworu będę musiał zmienić. Potwierdzam przez OK. No, teraz nie wiem, jaka szerokość mi jest tutaj potrzebna, więc tak jak już poprzednio mówiłem, mogę sobie to zmierzyć, będąc w narzędziu, czyli nie muszę wyjść z narzędzia. Jest to
500 cm, dobrze. Nacisnąłem OK, czyli znowu jestem w mierzeniu, więc naciskam Escape, żeby wyjść z tego. Wstawiam moją bramę. Punkt odniesienia jest ten. Jest to 106,2 cm. No chciałbym, żeby to było 106, a nie 106,2. I szerokość bramy, pamiętam, że było 500, zatem wpisuję, potwierdzam. Pojawia się moja brama, potwierdzam. Klawiszem prawym myszki Escape i już widzę, że pojawiła się tutaj ta moja brama. Teraz, co by należało zrobić? No, należałoby, czy powiedzmy, co mógłbym chcieć zrobić, zmienić położenie bramy. Podwójne kliknięcie na bramę otworzy narzędzie typu SmartPad. Tu, proszę Państwa, mam mnóstwo możliwości dostosowania sobie elementów, czyli jak brama ma być utworzona i wykonana. Te wszystkie elementy są sterowane parametrycznie. I tutaj, przepraszam, w elementach mam podanie w panelach, na ile brama jest otwarta. Chwilowo jest 50%. Chciałbym, żeby była otwarta, powiedzmy, tylko w 20%. Potwierdzam i zamykam. I Państwo widzicie, że brama, która wcześniej była bardziej otwarta, jest mniej otwarta. Oczywiście, jeżeli na przykład mamy pojazd, który chcemy, żeby był widoczny od zewnątrz, no to wtedy można tę bramę bardziej otworzyć. Tytułem uzupełnienia to by było wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy kolejnej filmie. Dziękuję.